Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Potlacki i zapraszam na kolejny dzień, kolejne podsumowanie sytuacji na parkiecie Global Connect. Jak widzicie tutaj, drodzy widzowie, na załączonym obrazku, mówimy o sesji 3 stycznia 2023. To druga sesja w nowym roku. Sesja, która przyniosła wzrosty na niemieckim DAX-ie i przy okazji na jego składowych. Jeżeli chodzi o Global Connect, czyli o ten portfel 5 spółek notowanych na rynku mniej więcej od początku listopada 2022 roku, obserwowaliśmy handel na dwóch z nich. Na walorach BMW handel, to może dużo powiedziane, mieliśmy jedną transakcję, jedną akcję w obrocie, zakupioną przez kogoś sprzedaną po 407 zł, co stanowiło wzroście na poziomie 2,2%. Mieliśmy także transakcję na akcjach Volkswagena i tutaj 5% wzrost, 582,90 to poziom kursu. Widzimy, że ostatnia transakcja to jedna sztuka, a zatem łącznie mieliśmy właśnie dwie transakcje, takie po jednej akcji, ale kurs ostatecznie zyskał nieco ponad 5%. To by było na tyle. Łączny obrót z dzisiejszej sesji 1570 zł to nie jest dużo. Czekamy na rozpęd na parkiecie Global Connect. Rozpęd, który no, wypadałoby, żeby miał miejsce w momencie, gdy na szerokim rynku potencjalnie pojawią się mocniejsze wzrosty. No bo przy samych spadkach no to pojawia się pytanie, czy tutaj te wzrosty będą, inaczej, przy samych spadkach, czy te obroty będą rosły, no bo tutaj nie rozgrywamy walorów na krótko, możemy jedynie akcje kupić, no to pytanie, czy to zainteresowanie będzie rosło, ale w sytuacji, w której rynki globalne poprawiłyby swoje notowania, poprawiłyby swoją postawę, myślę, że tutaj jak najbardziej zainteresowanie którymś z tych pięciu podmiotów, albo nawet wszystkimi razem, może wzrosnąć. Dzień na DAX-ie kończymy 0,8% nad kreską. Sesja ze sporą zmiennością. Tutaj widzimy notowanie od godziny 9. Odniesienie przy okazji opór, czy też wsparcie, w zależności z której strony byśmy patrzyli, to okolica 14180 punktów i dokładnie niemal równo na tym pułapie kończyliśmy dzisiejszą sesję. Było lepiej, było wyżej około 100 punktów, było też o około 100 punktów niżej tuż po otwarciu sesji. Tutaj przede wszystkim ten ruch wzrostowy jest znaczący, z 14,080 do 14,295, który trwał niecałe dwie godziny. Później już tak dobrze nie było, chociaż jeszcze tuż przed końcem blisko sesyjnych szczytów byliśmy. Dziś Urząd Statystyczny Niemiecki podał dane o szacunkowe dane o inflacji. Ta znacząco spadła wobec ostatniego czytu 10%, obecnie 8,6%, co jest naprawdę dobrym poziomem i wydaje się, że nawet właśnie dzięki temu odczytowi mocne spadki, które w Stanach Zjednoczonych pojawiły się po godzinie 17, nie były w stanie zrzucić indeksu do tych poziomów bardzo niskich. Natomiast przed 17 widzimy, że kurs tutaj wspinał się na północ i jednak równolegle z pogorszeniem postawy rynków zagranicznych również DAX pogarszał swoją postawę, ale jednak zakończenie sesji 0,8% nad kreską to dobre zamknięcie. No i pytanie, jak rynek będzie reagował na to, co wydarzy się dziś w Stanach Zjednoczonych. Jak na razie tutaj spadki się nieco powiększyły, więc w teorii wydaje się, że jutro takim celem numer jeden będzie obrona okrągłych 14 tysięcy punktów. Obrona 14030 punktów, czyli 50 sesyjnej średniej kroczącej. Jeżeli chodzi o indeks europejski, widzimy, że tutaj ten kolor zielony dziś dominował poza kilkoma indeksami, w tym m.in. rosyjski RTS, który stracił 0,8. Zieleń była na rynkach obecna, WIG21,9 na plusie, DAX wspomniany 0,8, podobnie CAC40. Mówię podobnie, spojrzałem na UX, a CAC zyskał 0,4%, BUX 2,4%, węgierski indeks, który notował bardzo słabą postawę, poradził sobie całkiem nieźle podczas dzisiejszej sesji. No i też się rzeczy był na drugim miejscu, jeżeli chodzi o europejskie indeksy, tuż za indeksem BET. No i dziś mieliśmy właśnie te odczyty ważne, o których wspomniałem. 14 to odczyty inflacyjne z Niemiec, w tym inflacja CPI, która była tutaj dla nas bardzo ważna, z 10% obecnie 8,6%, bardzo dynamiczny spadek cen. No i teraz tylko trzeba kciuki trzymać za to, żeby kolejne miesiące, już te 2023, nie przyniosły powrotu w
rejony 10%, bo to może być oznaka kapitulacji dla rynków i może być to oznaka zakończenia tego chwilowego rajdu wzrostowego właśnie na indeksach, na rynkach. Może to być również taki czynnik decydujący o tym, że sytuacja zacznie się poprawiać. Mieliśmy spory spadek CPI rok do roku w Turcji dziś z 84 na 64%. Mieliśmy także bardzo ważne dane ze Stanów Zjednoczonych, PMI przemysłu. Już ostateczny odczyt było 47,7 punkta, miesiąc wcześniej obecnie 46,2. Spadek jest spory, ale spadek zgodny i poziom zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, o czym też oczywiście tutaj musimy pamiętać. Jutro z Niemiec będą publikowane dane również o godzinie 8:00, indeks cen importu miesiąc do miesiąca, a także rok do roku. Nie są to jakieś istotne dane, niemniej warto o nich pamiętać. Poza tym jakichś kluczowych informacji nie będzie, a zatem wydaje się, że to, jak będą się zachowywać rynki, będzie zależne od przede wszystkim tego, jak poradzą sobie Stany Zjednoczone dziś na zamknięciu sesji oraz jak będą radzić sobie kontrakty terminowe jutro, które jakoś skokowo nie powinny reagować ze względu na to, że jednak, co by nie mówić, to mamy taki dzień bez istotnych komunikatów, a może się okazać, że po potencjalnej dużej przecenie z dzisiejszej sesji, sesji 3 stycznia, jutro przyjdzie pora na jakieś nieznaczne odreagowanie, co z automatu poprawiłoby nastroje rynkowe już od samego rana i być może ta korekta, która pewnie się pojawi, nieznaczna i nieznaczne cofnięcie na indeksach, nie będzie duża i też może być tylko i wyłącznie krótko trwała. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie rynku w tym naszym codziennym podsumowaniu sytuacji na parkiecie Global Connect. Słyszymy się regularnie o godzinie 10:00, dziś tak wyjątkowo w późniejszych godzinach, ale nie chciałem Was, drodzy widzowie, zostawić bez programu, więc nagranie jest z podsumowaniem sesji. Natomiast o godzinie 10:00 to jest o tyle ciekawsza sytuacja, bo po prostu analizujemy wtedy rynki na żywo, zachowanie rynków na żywo, też w kontekście samego otwarcia, a godzinę po otwarciu już pewne rzeczy można skomentować i można poniekąd wyrazić swoją opinię na temat tego, co może przynieść właśnie dalsza część sesji, kolejne godziny notowań danego dnia. Tak więc dziękuję jeszcze raz za uwagę. Pamiętajcie, proszę, drodzy widzowie, o kciukach, o komentarzach dla zasięgów, bo w sumie dopiero niedawno z tym programem wystartowaliśmy i do usłyszenia jutro, czyli 4 stycznia o godzinie 10:00 na Compari Grinki na YouTube. Słyszymy się w kolejnym sprawozdaniu z rynku Global Connect. Pozdrawiam, do usłyszenia.